Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W telefonicznej rozmowie z nami o poranku poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy RDN Małopolska. Mamy bardzo dobre połączenie w tej chwili, mam nadzieję, że tak będzie do końca naszej rozmowy. Pani poseł, dokładnie za 2 tygodnie będziemy znać wyniki głosowania Polaków. Mocne słowa premiera Mateusza Morawieckiego padły podczas wczorajszej konwencji, że w tych wyborach nie chodzi o to, jaka będzie Polska, ale o to, czy Polska w ogóle będzie, czy Polska będzie istniała. Co jest stawką w tych wyborach? Panie redaktor, rzeczywiście wczoraj odbyła się wspaniała konwencja Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku. Spodek wypełniony po brzegi. Wielki entuzjazm, radość wśród wszystkich delegatów, którzy czy uczestników tego spotkania. W trakcie tych spotkań mieliśmy okazję usłyszeć wystąpień najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, ale również pani marszałek Witek, czy też europosła Tarczyńskiego. Jak w trakcie tych wystąpień przewijały się kwestie, które są bardzo istotne w obecnej chwili dla nas, dla Polski, dla Polaków, w kontekście tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, czyli przy naszych wschodnich, zachodnich granicach w Unii Europejskiej, ale także premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na bardzo istotny element dotyczący suwerenności naszego kraju. Widzimy, że no niestety Unia Europejska skręca bardzo ostro w kierunku tworzenia jednego państwa, co się wiąże z zabraniem szereg kompetencji obecnie funkcjonujących państw, obecnie funkcjonujących rządów. Czyli to wszystko zmierza w kierunku utworzenia jakby jednego dużego państwa pod rządami Komisji Europejskiej, eurokratów, a tak de facto czytaj zapewne pod rządami Berlina. Dlatego też my zwracaliśmy, znaczy wczoraj w tych wystąpieniach ogromna uwaga została zwrócona właśnie na te kwestie suwerenności. My jako Prawo i Sprawiedliwość opowiadamy się za tym, żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej, ale na takich zasadach, jak to zostało zawarte w traktatach, czyli z zachowaniem odrębności narodowej każdego kraju, możliwości decydowania w tych obszarach, które nie zostały zdefiniowane w traktatach jako wspólne. A w tej chwili widzimy, że w wielu obszarach urzędnicy europejscy wychodzą, omijając traktaty, wychodzą poza swoje kompetencje i to naruszać może naszą suwerenność. Dlatego tak ważne jest podkreślenie właśnie obrony naszej suwerenności tu i teraz w 2023 roku, ale też nie bez znaczenia są te zawirowania, które dzieją się na granicy wschodniej naszej, czyli wojna na Ukrainie. Wiemy, że Putin jest niestety nieobliczalnym politykiem i w przypadku jakichś niepowodzeń Ukrainy jego ambicje, jego chore ambicje właściwie mogą się przenosić na kraje bałtyckie. Żyjemy niestety w bardzo niespokojnych czasach, dlatego kwestie bezpieczeństwa, suwerenności są niezwykle ważne i właśnie wczoraj w trakcie tej konwencji tego typu kwestie zostały poruszane. Pani poseł, premier pokazał też teczkę Tuska. Co w tej teczce dokładnie było? Pani redaktor, no mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślał wszystkie te złe działania poprzednich rządów pod kierownictwem Donalda Tuska, ale później też je wykopać, które doprowadziły do tego, że Polska była marginalizowana, że wyprzedawano majątek narodowy, że działano tak de facto na szkodę nas, Polek i Polaków, bo przecież też podwyższenie wieku emerytalnego, podwyższenie podatków, grabież OFE, to wszystko spowodowało, że niestety nie czuliśmy się bezpiecznie pod rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I premier Mateusz Morawiecki mówił o tych wszystkich kwestiach, mówił o tym, jak wiele złego zadziało się za czasów rządu Platformy Obywatelskiej i przestrzega Polaków, żeby nie uwierzyli
tą nagłą zmianę narracji, jaką nam próbuje zdublować Platforma Obywatelska, czy w ogóle cała opozycja, która w tej chwili nagle pokazuje nam taką politykę miłości. Nagle zauważyła Platforma Obywatelska, że istnieje flaga biało-czerwona, że są w ogóle barwy biało-czerwone, że jest godło. Tego wcześniej nie widziała. Pamiętamy te marsze kilka lat temu, czy demonstracje Platformy Obywatelskiej, czy całej opozycji, gdzie dominowały flagi tęczowe, czy też jeszcze inne, a niekoniecznie można było znaleźć flagi polskie. Teraz, kiedy widzą, że Polacy chcą innej Polski, Polski suwerennej, Polski niepodległej, Polski bogatej, rozwijającej się, zapewniającej rodzinom godne życie, to nagle przypomnieli sobie o tych symbolach narodowych i je w taki sposób eksponują. Także, szanowni państwo, nie dajcie się nabrać. U nas jest takie piękne przysłowie, że diabeł przebrał się w ornat i ogonem merda. Pasuje jak wlał do tego, co teraz robi Platforma Obywatelska. W nowym spocie przedwyborczym Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki zarzucił Platformie Obywatelskiej, że chce podnieść wiek emerytalny. Pani poseł, skąd ta pewność, że Platforma chce podnieść wiek emerytalny? Politycy Platformy mówią, że w swoim programie wyborczym w ogóle nie ma o tym mowy. Pani redaktor, w programie wyborczym w 2007-2011 roku Platformy Obywatelskiej też nie było mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Nawet kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski, skądinąd członek Platformy Obywatelskiej, mówił wyraźnie przed wyborami, że Platforma absolutnie nie ma zamiaru podnosić wieku emerytalnego. I co się stało? Ledwo wygrał Tusk wybory w 2011 roku w swoim expose, nie bacząc na to, co mówił prezydent, nie bacząc na to, że nie było w programie, nie bacząc na to, że Polacy tego nie chcieli, z dnia na dzień podjął decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego. A właściwie to wiemy, że jak się to stało, po telefonie z Berlina, po rozmowie z Angelą Merkel, która mu zasugerowała, że w takim kierunku powinny iść działania w Polsce, podjął decyzję o realizacji tego postulatu, no ale że wiedział, że to jest bardzo trudne i będzie wizerunkowo obciążało, to po prostu wydelegował do tego młodego Kosiniaka-Kamysza, przedstawiciela koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, czyli PSL-u. I Kosiniak-Kamysz stał się twarzą tej bardzo złej, negatywnej, krzywdzącej wszystkich Polaków decyzji. I dlatego też nie wierzymy teraz, że Tusk nie podniesie. Tym bardziej, że słuchając wypowiedzi niektórych polityków, ale też i doradców Donalda Tuska, można usłyszeć czy doczytać się między wierszami w ich wypowiedziach takie zdania, które sugerują, że kwestia tego wieku powinna być przynajmniej dyskutowana i też optymalizowana. Więc, szanowni państwo, dlatego niezwykle ważne są te pytania, które zostały zdefiniowane w pytaniach referendalnych. Tam wyraźnie pytamy, czy Polacy życzą sobie podwyższenia wieku emerytalnego. I dlatego prosimy państwa, idźcie państwo do wyborów, zagłosujcie również w referendum i odpowiedzcie na te cztery pytania nie. A w przypadku, jeżeli ponad 50% Polaków wypowie się w taki sposób, to żaden rząd nie będzie miał już możliwości zmiany właśnie tego w tym obszarze. Dlatego jest to niezwykle ważne, a my nie wierzymy Platformie, nie wierzymy opozycji, ponieważ teraz obiecuje różne cuda, można powiedzieć, a jak jest ich realizacją, doskonale wiemy. W referendum jest także pytanie. W referendum jest także pytanie o migrantów. No właśnie, co z paktem migracyjnym? Polska będzie przyjmować uchodźców czy płacić za każdego nieprzyjętego migranta? Panie redaktor, szanowni państwo, wczoraj jednoznacznie to wybrzmiało. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na przymusową relokację migrantów. Jesteśmy przeciwni również tak zwanych kwot, które Komisja Europejska czy urzędnicy europejscy chcieliby nakładać na państwa, które nie przyjmą migrantów. 20 tysięcy euro od jednego nieprzyjętego migranta.
Tak, dokładnie. I teraz, szanowni państwo, no w Unii Europejskiej bardzo często podkreśla się te prawa obywateli, równość, tolerancja i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że Unia Europejska za nieprzyjęcie jednego migranta z Afryki czy z Azji będzie karać państwo, które nie przyjmie, kwotą 20 tysięcy, a za jednego uchodźcę z Ukrainy, uchodźcę wojennego, który uciekał przed atakami, otrzymaliśmy z Unii, już nie pamiętam dokładnie, ale około 100 euro. Więc mamy tu do czynienia z niezwykłą dyskryminacją migrantów, którzy przybywają do Europy. My się nie zgodzimy na to. Pakt migracyjny zostanie oprotestowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, z przykrością muszę stwierdzić, że ta kwestia była już podnoszona kilkakrotnie w Brukseli i niestety część Platformy Obywatelskiej, część PSL-u albo poparła ten pakt migracyjny, albo nie brała udziału w głosowaniu. Czyli jest to taka cicha zgoda na to, żeby doprowadzić do relokacji migrantów. Trzeba pamiętać o tym, że problem migracyjny został wywołany przez Niemcy, przez kraje, które zapraszały migrantów do Polski. Angela Merkel no, witała z kwiatami na dworcu w Berlinie migrantów. Kraje Europy Zachodniej przez wiele lat wykorzystywały kraje azjatyckie, kraje afrykańskie, eksploatując złoża, eksploatując wszystkie dobra, które tam się znajdowały, a teraz porzuciły te kraje. My nie będziemy płacić za ich błędy. Polska nigdy nie była krajem kolonialnym i nie chcemy ponosić kosztów tej polityki krajów Europy Zachodniej, które wyzyskiwały właśnie te kraje, a w tej chwili żebyśmy z nimi solidarnie ponosili koszty ich błędnych decyzji. Pani poseł, czy Marsz Miliona Serc, który w Warszawie zorganizowała wczoraj Platforma Obywatelska, może wpłynąć na końcówkę tej kampanii i na wynik wyborów? No ja jestem przekonana, że nie będzie miał żadnego znaczenia no Miliona Serc w cudzysłowie, bo jak wiemy, że tego miliona, ani pół miliona nie było. Tusk szumnie zapowiadał. Ja byłam wczoraj w Warszawie, widziałam też po południu te osoby, które się rozchodziły. Trudno jakoś było doliczyć się tego miliona, czy też no, zobaczyć te tłumy, które w takim przypadku powinny się pojawić. Pani redaktor, ja myślę, że już ta kampania, którą prowadzi Tusk, taka kampania ulica, zagranica, kampania nienawiści, kampania hejtu, brutalności, wykrzykiwania tych no, bardzo brzydkich hasł. Zresztą wczoraj też mieliśmy okazję zobaczyć te gwiazdki różne i te słowa, które były wypisane na różnego rodzaju tekturkach niesionych obok tych pustych serc przez członków Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że już społeczeństwo jest zmęczone tym. Nie dopisała frekwencja. Platforma tak de facto nie ma żadnego programu, bo to, co obiecuje, to są jakieś wymyślone rzeczy. Tusk co chwilę albo komuś zabiera jakieś hasło, albo coś unieważnia. No po prostu sposób taki dziecinny czasami definiuje to, co chciałby pani poseł robić. Więc myślę, że Polacy nie uwierzą. W jakim celu pani zdaniem szedł ten marsz? No bo na początku wydawało się, że w obronie kobiet punktem wyjścia była ta tragiczna historia pani Joanny, no ale okazało się, że pani Joanna na marsz nie została zaproszona. No i właśnie to świadczy o hipokryzji, zakłamaniu i cynicznym wykorzystywaniu przez Platformę Obywatelską, przez Tuska, przez opozycję ludzkiego nieszczęścia. Jeżeli tylko może zbić kapitał polityczny, to natychmiast w cudzysłowie opiekuje się tymi ludźmi, którzy w ich ocenie kreowani są jako skrzywdzeni przez Prawo i Sprawiedliwość, ale potem, kiedy już te osoby są niepotrzebne, to zapomina o nich i zresztą to było do przewidzenia i pani Joanna wczoraj wyraźnie to powiedziała, że została wykorzystana z celów politycznych. Platforma Obywatelska taka jest, wykorzysta każde nieszczęście, każdą sytuację, każdą historię, żeby tylko zbić sobie więcej
punktów procentowych, ale tak de facto po wygranych wyborach myślę, że na pewno takiej empatii, współczucia prezentować nie będzie do Polek i Polaków, którzy chcieliby godnie żyć w naszym kraju. Pani poseł, kończąc już naszą rozmowę, wróćmy do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił też, że przed politykami 12 nieprzespanych nocy. Jest pani gotowa na tę walkę do końca? Tak ciężką pracę? Tak, pani redaktor, ja już ciężko pracuję już od wielu lat i dla mnie oczywiście kampania wyborcza, okres kampanii jest bardziej intensywny, ale zawsze starałam się pracować, bo tak też uważam, że taka jest rola posła. W tej chwili robimy wszystko, żeby przekonać tych, którzy są nieprzekonani, tych, którzy są słuchaczami, czy oglądają telewizję sprzyjającą Platformie Obywatelskiej, te polskojęzyczne media, czytają portale polskojęzyczne, które de facto nie stawiają sobie za cel dobra Polski i próbują mamić Polaków jakimiś różnymi obietnicami. Dlatego my będziemy rozmawiać z Polakami, mówić im, że aby ocenili, tak jak pan premier wczoraj powiedział, wyłączcie, szanowni państwo, na jakiś czas wszystkie media, internet, wszystkie kanały telewizyjne i rozglądnijcie się, jak wygląda Polska obok, jak wyglądają wasze miejscowości i zobaczcie, przypomnijcie sobie państwo, jak wyglądały 8 lat temu. Przypomnijcie sobie, jak żyło się w polskich rodzinach, kiedy brakowało dzieciom, rodzinom na zakupy, wyprawki dla dzieci do szkoły, kiedy brakowało często na jedzenie. Pamiętacie państwo te zeszyty w hańby i wstydu w sklepach, gdzie kupowano produkty żywnościowe na kredyt, kiedy rodzice nie mogli z dziećmi wyjechać na wakacje. To taka była Polska za czasu Platformy Obywatelskiej i PSL-u. W tej chwili się to zmieniło. Nawet celebryci mówią, że nie mogą spokojnie wypoczywać nad morzem, bo rodziny polskie im zakłócają ten wypoczynek. Więc szanowni państwo, nie dajcie się zmanipulować. Oceńcie tą rzeczywistość taką, jaka ona jest, a my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy robić wszystko, żeby tą dobrą zmianę nadal kontynuować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł PiS Józefa Szczurek-Żelazko była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.